Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry. Zacznijmy, panie ministrze, od polityki niezwiązanej z panem resortem. Dobrze? Trudno. Trudno. Mus to mus. Premier Mateusz Morawiecki. Ma sprostować wypowiedź na temat pieniędzy przeznaczonych przez rząd POPSL na drogi lokalne. Zdecydował sąd apelacyjny. Wyrok jest ostateczny. Jak pan myśli, czy to skłoni premiera do, nie wiem, większej powściągliwości, rozwagi, precyzji podczas spotkania z ewentualnymi wyborcami? Ten wyrok nie jest taki jednoznaczny, dlatego że premier rzeczywiście ma opublikować sprostowanie, natomiast... To nie jest tak, jak twierdzi opozycja, że premier ten proces przegrał. To, to jest wszystko. No, ale jest nie wygrał chyba. To jest zniuansowane, dlatego że tu nie chodzi o zaprzeczenie słowom premiera, tylko o oświadczenie. Nie o przeprosiny, tylko o oświadczenie. O, w ten sposób. No dobrze, nie ale to oświadczenie, oświadczenie. Do, dotyczy treści wypowiedzi, czyli tych pieniędzy, że ich było mniej. Pani redaktor, ja tak powiążę z moją mm. dziedziną, prawda? Pozwoli pani. Otóż mm, Mark Esper to jest mm, sekretarz do spraw mm, armii Stanów Zjednoczonych w Pentagonie. To jest ten, co uważa, że za mało przestrzeni na bazy w Polsce. A nie będzie. tylko powiedział, że brakuje infrastruktury. Prawda? Co to jest infrastruktura? To są również drogi, mosty. A więc co? Jest ta infrastruktura, czy jej nie ma? Czy, czy budowano wystarczająco tej infrastruktury, czy niewystarczająco? Panie ministrze, ale chodzi o precyzję. Ja pytałam, czy myśli pan, że. że, że premier będzie uważał, wypowiadając się w ten sposób. No, sądy są bardzo różne. Żona prezydenta Poznania używała wulgaryzmów na wiecu i została uniewinniona. Okazało Ale się, że Ale premier może, nie będzie używał wulgaryzmów. Ja, ja, ja jak pokazuję, jakie są wyroki sądowe. Przypomnę, że prezydent Poznania i jego żona to przedstawiciele totalnej opozycji. A więc oni mogą. Mogą więcej, jak się okazuje. Czyli co, sądy są łaskawsze dla totalnej opozycji? Tak, o, ten tak wyrok, pan uważa? Ten wyrok mnie zbulwersował. Używanie wulgaryzmów publicznie zostało ocenione za właściwe postępowanie przez sąd poznański. Panie ministro, czy ja coś przegapiłam? Czy pan się nie angażuje w kampanię samorządową? W każdym razie nie jest pan tak widoczny jak inni ministrowie, którzy towarzyszą kandydatom. Ja mam dużo zajęć, szczególnie w, w ostatnim czasie miałem dużo zajęć, wizyta w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych towarzyszyłem prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale także miałem własny program spotkania w Kongresie Stanów Zjednoczonych, rozmowy z przewodniczącymi komisji, zarówno senackiej, jak i Izby Reprezentantów, Czyli odpowiednikami. To, to jest nieobecność w kampanii samorządowej usprawiedliwiona, czy tak pan sobie założył, że może ministrowi obrony nie wypada angażować się w wybory lokalne? Ja jestem ministrem obrony narodowej, jest to moje zasadnicze zajęcie, moja misja. No, myślę, ale, że też premiera jest ale, zasadnicze misją premierowania, tak, ale, ale, ale także, także jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem wiceprezesem partii. W związku z tym obowiązki związane z moją funkcją w Prawie i Sprawiedliwości także wykonuję. A Ostatnio byłem skoncentrowany z powodów tych oczywistych, o których przed chwilą wspomniałem na sprawach stanu amerykańskiego. Za chwilę o tym porozmawiamy, amerykański ale, Czy jeszcze się pan włączy w tę kampanię? Tak, oczywiście. To jest, to jest ważne, żeby. Zadbać o na przykład dobre wykorzystywanie funduszy unijnych. Są województwa, te, które są zdominowane, które są rządzone przez koalicję PO, PSL, które nie wydają pieniędzy unijnych. A więc grozi Polsce zmarnowanie. 5 miliardów z pieniędzy unijnych, których nie wydają województwa. No, na przykład województwo lubelskie, województwo łódzkie. To są fakty. I pan będzie o tym mówił jako minister obrony, nie, czy jako ja, ja, ja będę, prominentny polityk prawa i sprawiedliwości? Ja będę pokazywał, że należy zmienić władzę. Z PO PSL na Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość w jednym województwie rządzimy, w województwie podkarpackim, wydaje pieniądze unijne. Zarząd Województwa Podkarpackiego y, wydaje pieniądze unijne i tak być powinno w całej Polsce. A tak w ogóle, panie ministrze, jak pan się. Ja wiem, że już pan odpowiadał na to pytanie kilka razy, ale w trójce jeszcze nie. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Jak pan się czuje w, nie wiem, gorsecie ministra obrony, może nie w gorsecie, w. W garniturze ministra obrony, bo to nie mundur przecież. Fascynujące zadanie, to jest fascynująca misja. E, bardzo ciekawi ludzie, m, którzy ja stawiam na to, tych aktywnych, i, stąd. Czyli zmiany. pan się dobrze czuje, tak? Tak. I dotrwa stąd, pan do końca kadencji, jeżeli taka będzie wola władz. Stąd, stąd zmiany, jeżeli chodzi o dowódców, m, na przykład w m, sztabie m, generalnym e, ja m, Podjąłem, wziąłem na siebie obowiązki. Związane z. Wo, wo, wobec, przede wszystkim wobec wyborców w 2015 roku, ale także wobec Prawa i Sprawiedliwości. I staram się pracować w sposób zaangażowany, staram się rzeczywiście przeprowadzać dobrą zmianę Jasne, w przypadku. Ale czy pan robi to z przyjemnością? Tak. Z pełnym zaangażowaniem i z przyjemnością. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej trzy cele realizuję. Wojsko polskie musi być liczniejsze, stąd powołałem. Nową dywizję, 18. Dywizję, ulokowaną na wschód od Wisły. To jest miejsce właściwe, żeby tworzyć nowy związek taktyczny. Stąd kupuję nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego. W marcu podpisałem umowę z naszym partnerem amerykańskim w sprawie zakupu systemu Patriot. I moje starania związane są także z realizacją trzeciego celu, a więc takiego mocniejszego osadzenia. Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, a, a szczególnie Sojuszu, w relacjach panie ze Stanami Zjednoczonymi. Czy Komitet Wojskowy NATO będzie od jutra do niedzieli obradować tak. w Warszawie? Takie spotkania odbywają się w zasadzie w Brukseli, ale także rotacyjnie w krajach członkowskich. Co tym razem jest w agendzie? Przede wszystkim sprawy związane z implementacją postanowień, czyli wprowadzeniem w życie postanowień ze szczytu NATO z lipca tego roku, a więc zasada Inicjatywa gotowości, oczywiście też analiza sytuacji, szczególnie nas interesuje wschodnia flanka NATO, nasza aktywność i razem z naszymi partnerami Sojuszu Północnoatlantyckiego to będą zasadnicze sprawy. Ja otworzę posiedzenie w sobotę rano. Będę oczywiście też mówił o, o naszych celach. Naszym celem zasadniczym jest wzmocnienie możliwości obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a skoncentrowani jesteśmy w naszej części Europy, czyli na wschodniej Francji. A jak w NATO, panie ministrze, odbierane są polskie starania o bazy? Bo jednak to miałoby być coś poza strukturami, ścisłymi strukturami NATO. W NATO zasadniczym. Elementem funkcjonowania systemu jest armia Stanów Zjednoczonych, a nam zależy na tym, żeby relacje polsko-amerykańskie były jak najściślejsze z jednego zasadniczego powodu. Dziś na świecie wojska Stanów Zjednoczonych są gwarantem bezpieczeństwa. Agresor nie napadnie na państwo, w którym ja są rozumiem, ale wojska ma, Stanów pytanie Zjednoczonych. Dotyczy ewentualnego sceptycyzmu, który pojawił się kilka miesięcy temu, kiedy mówiliśmy tak mocno wiosną. O tej bazie, chociaż mówimy od 1999 roku, tak naprawdę. Ale wtedy ten temat, że tak powiem, został ożywiony, i wtedy pojawiły się takie, takie głosy zwątpienia, że tutaj Polska coś chce sobie załatwić na boku. Rzeczywiście są, są różne głosy, ale to jest polityka, to jest kwestia interesów różnych państw. Niektóre państwa czują się zagrożone, inne nie. Mają, są skoncentrowane w innych miejscach świata czy Europy. Mnie niepokoją głosy płynące z Polski. Na przykład... Generała Różańskiego? Na przykład, właśnie. To jest były dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, powołanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na wniosek ministra Siemoniaka, który kwestionuje zasadność, strasząc Rosją. To jest polityka Bo Rosja też straszy, panie ministrze. No ale właśnie, ale on się straszy wpisuje. Straszy skanderami po raz kolejny. Ale on się wpisuje w politykę rosyjską a jeżeli do tego dodamy jeszcze słowa Grzegorza Schetyny, które zostały zinterpretowane w prasie rosyjskiej jako wezwanie do przyjaźni z Rosją I, i to jest problem, gdyż sprawa bezpieczeństwa Polski powinna być sprawą stawianą ponad podziałami politycznymi, a tu panowie Schetyna i Różański, który w mojej ocenie ma aspiracje polityczne, bo jego działania teraz oceniam jako zaangażowanie w życie polityczne, wyraźnie stają po stronie Putina. Panie ministrze, no znaczy różnie to można interpretować, bo może to jest jakiś taki, taki głos, żeby się zastanowić nad tymi iskanderami. No ale przecież zastanowić się nad czym? Nad tym, że obwód kaliningradzki jest zmilitaryzowany, że został przez Putina zmilitaryzowany. Teraz, teraz się, to nie, to nie trzeba się, się że, zastanawiać, to są fakty. Że one mogą zostać umieszczone rakiety na, Biał na Białorusi. No to Także jeszcze bliżej. Je jeżeli byśmy poszli tym tokiem myślenia, to, to ci podpowiadacze podpowiadają, to zrezygnujcie z wojska i poproście Putina o to, żeby był dla was łaskawy. No, ale to jest polityka prowadząca do tego, co przeżywaliśmy. My po II wojnie światowej. My chcemy być niepodlegli, chcemy być wolni i chcemy być bezpieczni, dlatego że bezpieczeństwo jest gwarantem rozwoju Polski. Będziemy bezpieczni wtedy, kiedy agresor będzie wiedział o tym, że jeżeli na nas napadnie, to spotka się z odpowiedzią, stanowczą odpowiedzią na, na swoją napaść. No i, i to jest właśnie ta polityka polityka dotycząca budowania możliwości obronnych, odstraszania. Odstraszania, odstraszania przeciwnika, a nie ulegania przeciwnikowi. No to wróćmy do tego um, wspomnianego przez pana Marka Espera, um, który wątpi w polską infrastrukturę. Ale czy to myśli pan, że, że naprawdę wątpi? Czy to jest taki, taki głos w negocjacjach um, przygotowujących do ewentualnego powstania tej bazy? I czy my zaproponowaliśmy jedną lokalizację, czy, czy trzy lokalizacje? Czy to jest Żagań, Orzysz i Drawsko-Pomorskie? Najpierw pan Espero dał dowód, y, ocenił, ocenił, to co koalicja PO PSL robiła przez lata w sprawie infrastruktury. My to zmieniamy. No tak, rząd Mateusza Morawieckiego to a teraz, zmienia. A teraz... Tak, y, program chociażby y, kilka dni temu w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd dotyczący czasu, budowy ja dróg o, lokalnych o miejsce tych bazg, gdzie ona może być w Orzeszu, w Drawsku, w Żaganiu, może jeszcze gdzie indziej. Sprawa jest otwarta, jeżeli tak, chodzi ale o miejsce. Myślę, że propozycje zostały złożone. A tak? Tak. Jest, Jedna grupa, czy jest grupa robocza, która została powołana w wyniku mojego porozumienia z moim odpowiednikiem, sekretarzem obrony Jamesem Matizem. Jest to grupa robocza, która mówi o szczegółach. Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek, w, w, dwa tygodnie temu. Tej grupy roboczej. Jesteśmy otwarci, dyskutujemy na ten temat. Bazy powstaną, jeżeli spełnione zostaną trzy elementy. Ale w zasadzie panie jest Ja czy... pytam o te lokalizacje. Czy one, są, czy one cały czas dyskutowane są konkretne miejsca, wybór z kilku? Czy jest jedna propozycja? Nie, nie ma jednej propozycji. Jest um, propozycji wiele. Jesteśmy otwarci. Ale Nam te, zależy które na wymieniłam? tym. wymieniłam? Nam zależy, proszę wybaczyć, ale o szczegółach publicznie mówił, nie będę. Nam zależy na osiągnięciu efektu. A żeby ten efekt osiągnąć, idziemy za ciosem, rozmawiamy, z, w, tak jak powiedziałem, w Białym Domu w Kongresie i w Pentagonie. I pan też będzie zaangażowany? Też pan ja wy... jestem. Ja od 8 miesięcy ja jestem ministrem obrony jeszcze... narodowej i już trzy razy byłem w Waszyngtonie, na ten temat rozmawiałem. Czy wybiera się pan jeszcze Oczywiście, w najbliższym że tak. czasie? Oczywiście, że tak. Kiedy? No myślę, że na przełomie października i listopada, jeszcze przed wyborami uzupełniającymi w Stanach Zjednoczonych, moja ostatnia wizyta była związana z rozmowami właśnie w kongresie. Rozmawiałem na przykład z senatorem Inhoffem, przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej Senatu Stanów Zjednoczonych. Musimy Dziękowałem kończyć, mu panie za inicjatywę, dlatego że w budżecie obronnym amerykańskim panie na przyszły rok jest pan, zapisane pieniądze... zobowiązanie Pentagonu do przedstawienia do marca oceny właśnie zasadności. Czy, pieni czy pieniądze na bazy mogą być już potrzebne w przyszłym budżecie? Bo są zarezerwowane, I jak powiedział. Przygotowani. Jak... Jesteśmy przygotowani. Ale mogą to zostać jest... użyte, że tak infrastrukturę powiem. Infrastrukturę rozbudowujemy. Ta infrastruktura będzie służyć obronności Polski. I nie, nie zdążyliśmy porozmawiać o terytorialcach, a dzisiaj mamy święto. święto. Pierwsze święto terytorialców. Serdecznie czasu. zapraszam minister o godzinie Błaszczak, 13 na placu Marszałka Piotrkowskiego. tam Michnicz, do usłyszenia. Dziękuję, miłego dnia.